Uszanowanie, moi drodzy, witajcie w kolejnym nagraniu na moim kanale z cyklu Jak sprzedawać lepiej i skuteczniej. Dzisiejsze nagranie o tym, jakie mamy 14 współczesnych typów klientów i sposoby, w jaki sposób ich obsługiwać i sprzedawać. Więc zanim do tego przejdziemy, to gorąco Was zachęcam do łapki suba, abyście zostawili po sobie ślad na tym kanale. No i jedziemy z tematem. Pierwszy typ klienta to lojalny. To jest taki typ klienta, który ciągle mówi do nas na zawsze z wami i od zawsze z wami, nie? On często podkreśla swoją lojalność. Tu mi się dla przykładu przypomina w sieciach komórkowych, jak bardzo często klienci mówili, bo ja jestem waszym abonamentem. Musicie pamiętać, że lojalny niekoniecznie oczekuje rabatu. Jak obsługiwać lojalnego, jak mu sprzedawać? Po pierwsze, doceniamy jego lojalność, czyli mówimy, że panie Marku, się bardzo cieszę, że mamy takich klientów jak pan. Drugie, budujemy z nim nieformalne relacje, czyli dowiadujemy się szczegółów, niuansików z jego życia, bo on lubi mieć tego swojego ulubionego pana konsultanta, czy ulubionego pana sprzedawcę. To nas prowadzi do tego, że zdobywamy oczywiście informacje, które będą nam przydatne później, takie jak uroczystości, jego urodziny, święta i tak dalej, żeby móc złożyć mu życzenia właśnie od mojego ulubionego konsultanta. I czwarte, jeżeli masz możliwość, twórz jakiś program lojalnościowy. Niech ta osoba się cieszy, że jest jakkolwiek doceniona jako nasz klient. Ale uwaga, coraz mniej takich klientów. Także często łatwiej o jednorożca niż o lojalnego klienta, w szczególności w niektórych branżach. Drugi typ klienta to łowca rabatów. Doskonale wszyscy znamy łowcę rabatów, ba, każdy z nas jest raz na jakiś czas łowcą rabatów. Łowcy rabatów bardzo często myślą taką irracjonalną kategorią, że jeżeli coś jest w promocji, to znaczy, że ja tego potrzebuję. Każdy z nas ma dokładnie tak samo. Co robimy z łowcą rabatów? Po pierwsze, organizujemy dla nich cykliczne promocje, żeby ci ludzie mieli zachętę, żeby cokolwiek od nas kupić. Wysyłamy newsletter, SMS-y, wszystko co jest możliwe, żeby pobudzać tylko ich. Oczywiście tam zamieszczamy informacje o najbardziej aktualnych promocjach. I jeśli on poluje tylko na okazję, to nie skupiamy na nim mocno swoich działań sprzedażowych, bo są lepsi klienci. Natomiast aktywizujemy go, żeby go mieć cały czas w swoim portfelu. Trzeci to włóczyki, czyli taki szwendacz, macant, apacz, nazwał jak nazwał. W każdym razie o co mi chodzi? Chodzi mi o tego klienta, który łazi od firmy do firmy, ale on sam nie do końca wie czego chce. Jest zagubiony i nie do końca potrafi nam sformułować, o co tak na dobrą sprawę mu chodzi, nie? To jest ten klient, co w odzieżówce, wiecie, przejdzie wszystkie sklepy tylko i wyłącznie po to, żeby wszędzie gdzieś tam macnąć sobie, ale nie do końca cokolwiek z nim dobrego się dzieje. Co z nim robimy? Precyzujemy, czy on w ogóle jest gotów do zakupu, czy przyszedł sobie tylko pooglądać i dajemy mu jasną, klarowną informację, że jeżeli będzie gotów do zakupu, to my mu bardzo chętnie pomożemy. Czwarty to marzyciel. Marzyciel to taki klient, który nam często opowiada o tym, co to nie on, czego nie będzie robił, z kim to nie będzie robił. Na przykład w segmencie biznesowym on bardzo często jeszcze nie ma w ogóle założonej działalności gospodarczej, ale już opowiada o swoich planach, wynalazkach i tak dalej. Co robimy z marzycielem? Po pierwsze, wyciągamy go z chmury marzeń, czyli trochę sprowadzamy go nawet na ziemię. Po drugie, ustalamy z nim fakty, a nie hipotezy, czyli nie to, co się może zadziać, a jak jest obecnie. I trzecie, no jeżeli za dużo bajeruje, to trzymamy go na dystans, dlatego że istnieje inna odmiana marzyciela, w relacjach damsko-męskich szczególnie widoczna, czyli jak ja to nazywam filcych bajera. Taki co przychodzi, bajeruje, sypie bajerom tylko i wyłącznie po to, żeby tam, wiecie, było fajnie, przyjemnie i te sprawy. No i teraz człowiek legenda. Znamy go wszyscy, każdy go widział, każdy spotkał się w swoim życiu z nim nieraz, czyli Janusz Negocjacji. Kiedyś to było, kurwa, ale kiedyś było. Januszek Negocjacji to taki typ człowieka, który postrzega każdą interakcję na linii sprzedawca-klient na zasadzie rywalizacji, którą on musi wygrać. I on musi mieć takie poczucie, że obojętnie jakie gówno z tobą wynegocjuje, to wraca do domu i mówi: Halina, wynegocjowałem. Co robimy z Januszkiem? Zawsze dajemy mu coś ugrać. Druga rzecz, doceniamy jego wybitne umiejętności negocjacyjne. Pilnujemy, żeby nie wchodził nam na głowę. I czwarte, nie doprowadzamy do tak zwanej deprecjacji wartości przysług, o której mówiłem w osobnym wideo, odeślę Was do niego na końcu. Szósty typ to struś pędziwiatr, czyli taki typ klienta, taki Speedy Gonzales. On robi i chce mieć z głowy. To jest typ bardzo konkretnego klienta, ale uwaga, mocno irytuje go, kiedy za długo jest obsługiwany. To jest klient, który nade wszystko ceni sobie swój czas. Więc co z nim robimy? Po pierwsze, szybko i sprawnie go obsługujemy. Po drugie, nie nastawiaj się na żadną gadkę sprzedażową czy rozwiązanie złe prezentacje produktu. Po trzecie, jemu najczęściej towar tylko podajesz. Czyli mówisz: panie Marku, ma to, to i to, proszę.
I koniec. Siódmy, ciekawski. Czyli taki typ klienta, który zadaje nam taką masę pytań, że czujemy się jak pod gradobiciem pytań. Natomiast te pytania bardzo często nie mają nic wspólnego z produktem lub usługą, po którą przyszedł. Ważne jest, aby zaspokajać jego ciekawość i nie ignorować go, bo taki klient często wraca, a do kogo wróci, jeżeli nie do swojego ulubionego konsultanta? Co z nim robimy? Po pierwsze, kompleksowo go obsługujemy. Po drugie, dbamy, żeby wszystkie szczegóły zostały dopowiedziane. Po czwarte, pytamy o to, czy jeszcze mu możemy jakoś pomóc. Nie boimy się mówić, nie wiem, ale. Czyli jeżeli nie wiesz, to mówisz do klienta, panie Marku, nie wiem, ale zaraz się dla pana tego dowiem. Informujemy klienta, że gdy tylko pojawi się ta potrzeba u niego, bardzo chętnie mu pomożemy. Ósmy typ, mega ciężki zawodnik, wszechwiedzący. Wszędzie był, wszystkich zna, z każdym rozmawiał i nie wiadomo co jeszcze. Paradoksalnie myślę sobie, czy ten klient nie powinien się nazywać czasem zjebem genetycznym. Słuchajcie, jest to o tyle trudny typ klienta, że on bardzo często zaczyna nas po prostu męczyć. Co robić z nim? Po pierwsze, nigdy nie wchodzimy w nim w żadną dyskusję, polemikę, bo on i tak zawsze będzie mądrzejszy. Bo on uwielbia grę w tak zwane tak, ale. O niej też mówiłem w osobnym nagraniu. Po drugie, doceniamy wiedzę, którą nam daje, jeżeli jest dla nas wartościowa. Po trzecie, nie zadajemy mu pytań otwartych i otwartych opisowych, bo będzie mógł się tak rozwodzić. I po czwarte, jeżeli nie czujesz tego klienta, to czasem jest lepiej przekazać go innemu po prostu konsultantowi w swoim zespole. Dziewiąty. Porywacz terrorysta. Dlaczego używam sformułowania porywacz terrorysta? Bo on żąda. Czyli to jest taki typ klienta, który wysnuwa względem sprzedawcy swoje żądania. Nie? On uwielbia właśnie mówić, jeżeli mam kupić, to żądam tego i tego, albo domagam się tego i tego, albo musicie mi dać tego i to. Co z nim robimy? Zawsze bierzemy coś za coś, czyli wykorzystujemy regułę wzajemności, żeby właśnie nie doprowadzić do deprecjacji wartości przysług. Po drugie, nie dajemy się sprowokować i nie okazujemy przy nim nerwowości, bo on to zaraz wykorzysta. I po trzecie, kiedy oczekuje od nas zbyt wiele, to często lepiej jest go opuścić. Dziesiąty. Ostatni car. Ostatni car dlatego, że to jest typ klienta, który nade wszystko wziął sobie w głowie, zakodował takie stare, staromodne, dezaktualizowane już dawno powiedzenia typu klient nasz pan, albo zawsze frontem do klienta, płacę to wymagam. Co robić z takim klientem? Przede wszystkim pamiętaj o tym, że czasy pańszczyzny skończyły się dawno temu, więc warto stawiać na relację partnerską albo wcale. Nigdy nie grajcie w jego grę i jeżeli kupuje od ciebie tylko śladowe ilości, to bardzo często lepiej z niego zrezygnować dla lepszego komfortu psychicznego. Jedenasty, niezdecydowany. Czyli taki typ klienta, który w teorii on sam raz, że nie wie czego chce, ale dwa, nawet kiedy dokona z nami jakiegoś zakupu, dokona jakiejś transakcji, to on później, jeżeli wyślemy mu proformę lub jakikolwiek inny dokument ją zatwierdzający, to on to traktuje jako ofertę i mówi, ale ja się jeszcze nie zdecydowałem, nie namyśliłem, ja nie powiedziałem ostatecznie tak i tak dalej, i tak dalej. Co z nim robimy? Przede wszystkim, po pierwsze, formalizuj wszelkie ustalenia i po drugie, przesyłaj je jak najbardziej oficjalną formą kontaktu, czyli na przykład mailem. I po trzecie, skracaj wszystkie procedury w rozmowie z takim klientem, czyli daj mu jak najmniej czasu na ten jego przysłowiowy namysł albo żeby mógł kombinować. Dwunasty to dzidziuś. Dzidziuś dlatego, że jest to bardzo zagubiony typ klienta, czyli w praktyce jest to taki klient, który sam nie do końca wie, że czegoś chce. Albo wie, że czegoś chce, ale nie do końca potrafi nam opowiedzieć, co to jest. I dlatego nazywam go dzidziusiem, bo trzeba go prowadzić za rękę. Czyli trzeba mu tak opowiadać, 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 opowiadać i opowiadać. I teraz, co robimy w kontakcie z dzidziusiem? Po pierwsze, prowadzimy go, nawet to przysłowiowe trochę za rączkę. Po drugie, zadajemy mu bardzo dużo pytań. Po trzecie, oczywiście, upewniamy się, że wszystko rozumiemy. Po czwarte, podsuwamy mu gotowe rozwiązania. I po piąte, pomagamy mu z formalnościami, żeby on się nigdzie nam nie zagubił. Kolejny to pelikan, 13 typ klienta. Dlaczego pelikan? Bo łyka wszystko i od wszystkich. Uwaga, pod warunkiem, że może. Tu mam nawet taką jedną historię, nie będę się rozwlekał w tym nagraniu, ale każdy z nas zna takiego pelikana, w szczególności w segmencie klientów indywidualnych. Że on gdy tylko może kupić, to on jestem, nie? Bo już może kupić. Co z nim robimy? Obserwujemy w systemie, czy on już może. Jeżeli może, to automatycznie go informujemy. I po trzecie, stawiamy bardziej na obsługę klienta niż na same skille sprzedażowe. I ostatni, 14 typ, to typ dej, bo mnie się należy. I niestety jest to typ, którego poniekąd polityka socjalna, jak i sprzedaż i marketing wyhodowali sobie sami. Dlaczego? Dlatego, że to jest typ klienta, który jest tak rozpieszczony właśnie bonusami, gratisami, wszystkim, co dostaje wokół, że on wychodzi z założenia, że dej, bo mnie się należy.
Co z nim robimy? Ustalamy jasno warunki współpracy. Jeśli tylko możemy, wykorzystujemy regułę wzajemności, czyli bierzemy coś za coś. Trzecie, nie dajemy sobie wejść na głowę. Po czwarte, wykorzystujemy asertywną odmowę, jeżeli sytuacja tego wymaga. Po piąte, ja rozważam, czy w ogóle chcesz z takimi klientami pracować. Zostaw po sobie ślad w postaci łapki i suba, żebyśmy rozwijali się jako kanał, a tutaj mignie Ci nagranie o tym, jak radzić sobie z technikami manipulacji kupieckiej, chociażby z taką techniką jak deprecjacja wartości przysług. Dzięki za obejrzenie tego materiału, do zobaczenia. Cześć!